przyjmij uwolnienie. Mówiliśmy ostatnio o przeciętności, o byciu miernym. I dzisiaj chcemy z życia, z przeciętności, mierności przejść do modlitwy. I tutaj do przeciętności na modlitwie, do rytualizmu. Prosimy cały czas Jezusa, uwolnij mnie, chcę wziąć uwolnienie, żyć tym i powierzać je Matce Bożej, odmawiać różaniec. Rytualizm dotyczy zarówno osób wierzących, jak i niewierzących, praktykujących, jak i niepraktykujących. Dla niepraktykujących rytualizm związany jest z tym, że na przykład chce ochrzcić dziecko, chociaż nie wierzę w Boga, nie będzie miał wychowania katolickiego, ale chce je ochrzcić dla świętego spokoju, żeby było dobrze. Albo bierzemy ślub kościelny, chociaż nie wierzymy tak naprawdę w Boga i ten ślub nie ma znaczenia, ale dla innych rytuał, żeby był. Natomiast słuchacie tych rekolekcji, myślę, że w większości ludzie praktykujący. I nas też dotyczy rytualizm jako coś, co atakuje relacje z Bogiem, że jest forma, a nie ma spotkania. Zobaczmy chociażby spowiedź rytualna. Spowiedź, do której podchodzę, jestem na powierzchni. Ile razy jest spowiedź ludzi zaangażowanych, którzy opowiadają o różnych rzeczach, trochę się śmiejąc, trochę dowcipkując, w ogóle nie ma żalu. Ten żal jest przez to, że klękam do konfesjonału, ale to nie jest serce, które żałuje. To ty wiesz o tym, że to jest przeciętne, ale idziesz do spowiedzi, albo już jest czas, albo może jakiś grzech się pojawił, więc żeby go oddać Panu Bogu, bez żalu zupełnie. Bez świadomości, że On za mnie umarł i spowiedź to jest Jego krzyż. Ja Go przyjmuję. Przyjmuję od Niego tę miłość, którą mi daje. To jest przejście przez rytualizm. Zachęcam Cię do tego, jeżeli idziesz do spowiedzi, będziesz szedł teraz w Wielkim Poście, to zrób coś takiego. Powiedz sobie sam, z czego chcesz się poprawić. Jedną rzecz, zauważ, jedną rzecz. Gdybyś miał nad czymś popracować, to nad czym? I ktoś może powie, no ja chcę popracować nad relacją z żoną. Albo ja chcę zmienić, więcej czasu dawać swoim dzieciom. Fantastycznie, a w takim razie, co musiałbyś zrobić? Jakby wyglądało Twoje życie, że to się dzieje? No więc widzisz, z dzieckiem przy stole albo z żoną, jak rozmawiasz i spróbuj kilka razy to zrobić. Postanów sobie, że zmieniam się w Bogu, biorę uwolnienie, przyjmuję je, a nie tylko modlę się, żeby było, bo chcę być wolny, ale widzę, że nic się w moim życiu nie zmienia. Czy może być przeciętna msza święta? Czy może być rytualna msza święta? Tylko oczywiście, że może. Chrystus daje nam cały siebie, ale my, jeżeli chodzi o przyjęcie, o przyjąć uwolnienie, wziąć, to możemy mieć naprawdę przeciętne msze święte. To znaczy, idę na Eucharystię i mam takie wąskie myślenie, żeby zaliczyć, żeby po prostu być na niej. Ale jestem obżarty. Obżarty duchowo, obżarty moimi myślami o księżach, o Kościele. Nie ma głodu, a na Eucharystii mam być głodny. Idę, bo wiem, że bez Chrystusa nie mogę żyć, bo bez Chrystusa nie mam siły kochać. To jest przekraczanie rytualizmu. Musimy z miłości go przekraczać. Kochani, rytualizm w myśleniu związany jest z tym, że pomodliłem się, o to już mam dzień wolny. Zmówiłem jutrznie, to mam teraz znowu czas wolny. Pomodliłem się na różańcu, no i mam znowu wolne. To jest rytualne myślenie. A ja modlę się na różańcu, żeby wszystko było tylko w Bogu, nie żeby mieć wolne od Boga, ale właśnie żeby było Boże. Po to modlę się juczniom, po to idę na mszę świętą, żeby wszystko było dalej po tym wydarzeniu tylko na Bogu, a nie na mnie. Nie, że mam już odfajkowane, bo zrobiłem. Ile się razy zdarza, że wychodzimy z kościoła i się kłócimy? Ile razy się zdarza, że kończę modlitwę i zaczynam plotkować, albo inny grzech się pojawia? To jest rytualizm. To nie jest serce. To uwłacza Bogu, jak mówi prorok Izajasz, że Bóg chce to wymiotować, taką modlitwę. To się nie podoba Bogu. Panie, uwolnij mnie od rytualizmu. Proś z wiarą. Proszę Cię, Jezu, za każdego, kto teraz słucha, ogląda tego, uwolnij nas od rytualizmu. Daj, abyśmy w modlitwie byli cali zaangażowani. Spróbuj w domu, może ten Wielki Post, spróbuj uklęknąć w domu, wznieś ręce, zaśpiewaj piosenkę, którą znasz. Być może z kościoła zaśpiewaj Bogu ze swojego serca. Połóż się krzyżem w domu. Tam, gdzie jesteś sam. Spróbuj coś więcej. Spróbuj się zaangażować. Zobaczysz, jak przez ciało, przez zaangażowanie emocji, całego siebie, jak Bóg wnika w całego ciebie. Że całe twoje życie jest tylko w Chrystusie. Panie,
uwolnij mnie i chcę przyjąć uwolnienie w modlitwie.